pomyśle ugruntowania cnót niewieścich. Trzymam kciuki za powodzenie. Ta ironia młodych kobiet mówiła wszystko. Zresztą stanowisko kobiet jest znane. OSK ma za sobą już kilka protestów w tej sprawie. Powstała petycja, memy, publiczne komentarze. Wysłałam taki filmik, gdzie jest powiedziane, jakie to są cnoty niewieście. Tak, no ono fantastyczne. Piękna jak Kępa, wierna jak Kaczyńska, córka. Proszę pani, kulturalna jak Pawłowicz, powabna jak Szydło, wykształcona jak... Ponoć drwina i ironia są sposobem odreagowania bezradności albo podniesienia morale, kiedy sytuacja jest beznadziejna. I rzeczywiście u niektórych osób pobrzmiewają takie tony. To, co w tej chwili się dzieje, to nie podoba mi się. I przyszłość moich dzieci, moich wnuków widzę czarno. Obawiam się po prostu, żeby to nie było takie, wie pani, no jest to takie ograniczenie dziecka przecież, nie? Myślę, że pan minister Czarnek ma dobre pomysły. Bardzo dobre, bo chyba dąży do dobrego, a nie do złego. Oj, niedobrze. To są niedobre pomysły. Niedobre. Ogranicza nam się wolność, ukierunkowuje. Nie wiem, kogo tu się chce wychować. Wie pani, nie można powiedzieć, że jeżeli ktoś nazywa się czarny, wszystko co robi, mówimy na nim. Nie jestem przeciwnikiem Kościoła, ani jakichś innych tam zasad takich, jak pan minister sobie wymyśla. Jak chce, niech to sobie robi, tak? Ale niech narzuca tego innym. Niech da prawo wyboru. Czuję pomieszanie po tej sądzie. Zdania są tak podzielone, a przy tym nie można żadnemu z rozmówców odmówić racji. Nie można nikogo traktować stereotypowo, z góry skreślać, ale nie można nie dawać nikomu wyboru. To bardzo dobry pomysł, to zły pomysł. Ha, powodzenia. I po prostu co człowiek, to opinia. Ale pojawił się jeden głos rozsądku. Nie wiem, z czym to się na razie... Dopóki nie znam programu do końca, to się nie wypowiem. Dopóki nie znam programu, to się nie wypowiem. I rzeczywiście, przecież nic nie wiemy. Mamy luźno rzucone hasło, umyślnie czy nieumyślnie, nie wiadomo, ale już zaczynają działać nam emocje, już media to podchwytują, nakręcamy się. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, ale nasza uwaga krąży wokół tego. Już nie mamy energii na to, żeby interesować się innymi problemami. Takie kwestie jak Nord Stream 2, czy polityka zagraniczna wobec Stanów, to nam umyka. Nie wiemy nawet, co się dzieje za miedzą. Kto nie był na Półwyspie w ten weekend, ten nie wie, że był tam protest rybaków rekreacyjnych. Media rządowe milczą, a resorty przerzucają ich sprawę jak gorący kartofel. Od Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Rolnictwa. Nie ma postawy, jest problem, siądźmy, rozwiążmy go, walczmy na arenie międzynarodowej. To znaczy, będzie taka postawa, ale przed wyborami, kiedy drudzy będą chcieli przejąć władzę. Ale czy ściemę, obliczoną na efekt wyborczy, stworzoną być może ze swoimi poprzednikami, można nazwać postawą? Postawę to ja zaobserwowałam właśnie na tym proteście. Wyobraźcie sobie, że pojawili się tam ludzie, którzy wsparli protest, chociaż nie mieli w tym interesu. Nie byli ani rybakami, ani rolnikami, ani nawet restauratorami, ale uznali, że skoro z ich społeczności ludzie zostali oszukani, jakieś świństwo im zrobiono, no to oni ich wesprą i wezmą udział w proteście. A druga ciekawa rzecz to taka wypowiedź. Nie ma dialogu, nie ma możliwości porozumień, jakichkolwiek ustaleń i rozwiązania problemów, to tak trzeba, słuchajcie, po prostu działać. Jak to dłużej może trwać, do czego to po prostu prowadzi? Proszę, zjednoczmy się. I to jest pomysł. Nie dopuśćmy, żeby tabloidyzacja mediów z
stabloidyzowała nam głowy. I niech to te niestabloidyzowane głowy nami kierują, a nie nasze emocje. Wtedy każdy się zgodzi, że znacznie więcej osiągniemy, działając razem. Nawet jeśli moja wolność ma wyznaczać tylko moje podwórko, a inni będą żyli po swojemu. Nie narzucać sobie nawzajem światopoglądów, a mimo to zjednoczyć się dla wspólnego dobra. To jest dopiero pomysł. Mogę się skupić na drodze. Jezus w sposób szczególny nie lubi niezdecydowania. Może myślałeś, że chrześcijanie to mają być właśnie tacy międcy, łagodni, nieokreśleni, niezajmujący stanowiska ludzie? Nie. Przeczytam wam jeden fragment z Księgi Objawienia. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Jezus mówi, że lepiej być zimnym niż letnim. Czyli lepiej mu powiedzieć nie, niż mówić nie wiem, zobaczę i tak dalej. Bardzo podobna myśl jest w liście Jakuba w 4 rozdziale, gdzie potępieni są ludzie o rozdwojonej duszy. Potępieni nie w sensie piekła, tylko tego, że to się Bogu nie podoba. I w tę jedną nóżką w lewo, drugą nóżką w prawo. W tę albo we w tę. Chrześcijanin to ma być człowiek zdecydowany, człowiek, który tak jak ten wódz, który patrzy na bitwę, która ma się rozegrać, mówi, dam radę wygrać, no to idzie i wygrywa. A jak mówi, nie dam rady, to mówi, nie, pasuje. Taka przypowieść też jest przecież w Ewangeliach. Dlatego zastanów się, czy czasem nie pomyliłeś chrześcijaństwa z modą na letniość, na byle jakość, na nieokreśloność. A jeszcze wytłumaczę się z tej koszulki. A to właśnie prezent od klubu Idź Pod Prąd Montreal. Stąd pozdrawiam Polonię w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a szczególnie was w Montrealu.